15 kwietnia obchodzimy wspomnienie świętych Anastazji i Bazylisy, męczennic. Anastazja i Bazylisa są wspominane w Martyrologium Rzymskim jako uczennice apostolskie, matrony rzymskie nawrócone na chrześcijaństwo przez nauczanie świętych apostołów Piotra i Pawła. Po męczeńskiej śmierci apostołów odnalazły ich ciała i pochowały potajemnie pod osłoną nocy. Za to skazano je na tortury, obcinając im po kolei język i poszczególne kończyny, a ostatecznie ścinając ich głowy. Poniosły śmierć za czasów Nerona w roku 67 lub 68. Są patronkami cenzorów, bywają również wzywane w wypadku bólu głowy. W ikonografii atrybutem świętej Anastazji i Bazylisy są noże i palma. Często są przedstawiane bez głowy, rąk i nóg. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święte męczennice Anastazja i Bazylisa oddały życie za Twoje słowo i wierność Chrystusowi. Daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy chętnie przyjmowali prawdy wiary i odważnie je wyznawali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.